Wojewódzki i Figurski w dobrej formie od rana. Dzwonimy do losowo wybranego Polaka, czyli nie będzie to osoba ani inteligentna, ani ładna. Poprzez losowo wybrane cyfry na telefonie, które w naszym żargonie radiowym nazywamy rympałem. Halo? Dzień dobry panu. Witam serdecznie, Filmoteka Polska się kłania, Ministerstwo Kultury. Proszę pana, prowadzimy bezpłatną ankietę na temat najgorszego polskiego filmu. Czy może pan wziąć udział? To dosłownie zajmie panu 20 sekund. Już łączę z kolegą, który panu zaprezentuje filmy. Bardzo proszę. Dzień dobry panu, Filmoteka Narodowa. W tej chwili jesteśmy w trakcie plebiscytu wyborów najbardziej żenującego filmu polskiego ostatniej dekady. Mamy do zaprezentowania cztery fragmenty dźwiękowe. Chciałbym, aby pan wysłuchał najpierw tych króciutkich fragmentów, a potem dokonał wyboru najbardziej żenującego filmu polskiego pańskim zdaniem. Oto pierwszy fragment. Film Ciacho w reżyserii Patryka Wegi. W rolach głównych pan Tomasz Karolak. Drugi film. Drugi film to Weekend Cezarego Pazury w roli tytułowej Cezary Pazura. Proszę posłuchać fragmentów. Jako fragment trzeci proponujemy film Zamiana w reżyserii Konrada Akisonowicza. Oto fragment tego filmu. Jako kolejny prezentujemy fragment filmu Kacwawa w reżyserii Łukasza Karwowskiego. Bardzo proszę, oto kolejna propozycja. Pana wybór, panie, przepraszam, który film jest najgorszy, pana zdaniem? Ciacho, Wyjazd Integracyjny, Weekend czy Kacwawa? Wszystkie na podobnym poziomie. Wszystkie na podobnym, ale musi pan wybrać jeden. Niestety tutaj Filmoteka Polska no ma bardzo restrykcyjne normy. Czwarty. Kacwawa, tak? Czwarty, czyli Kacwawa w reżyserii Łukasza Karwowskiego. W rolach głównych pan Borys Szyc, Michał Milowicz oraz pan Tomasz Karolak. Posłuchajmy fragmentu. Otrzymał pan, przepraszam, nie mogę, otwórz okno. Specjalnie dla pana złoty pach. Dziękujemy, do widzenia. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od 8 do 10. Codziennie rano w SK Rock. Więcej na www.skrock.pl.